Sensu, tu Mrykejden i witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku czwartej dynastii. Coś mi tu śmierdzi, więc Ty i tak idziesz do kuchni, to sprzątniesz właśnie tu po drodze i potem sobie coś przegry... Nie! Mumu, nie, coś z lodówki, kurczę, sama muszę Cię wybrać. Dzisiaj... Czekajcie, co tutaj ma... Niech sobie zje tą sałatkę. Dzisiaj dziewczyny mają urodziny, kroczą w wiek dorosły, także zobaczymy. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Co ty chcesz robić? W ogóle, czy wy odrobiłyście wczoraj lekcję? Nie. No, stwierdziłam, że już im niepotrzebne, ale no, dzisiaj jeszcze idą do szkoły tak naprawdę. I przy okazji wtedy reszta rodziny, czytajcie Lil i Travis, bo oni mają dzisiaj wolne, będą mieli czas przygotować im trochę rzeczy na przyjęcie. Nie wychodź tam! Nie wychodź tam! No i kurczę... Nie. Idź, wracaj, wracaj! Tam są same niespodzianki! Wracaj, Alicja. Uznajmy, że jest tak rozkojarzona, że tego nie zauważyła. Tutaj jest kałuża, ale ja bym chciała, żebyś odrobiła te lekcje. Usiądź sobie tu, kochanie. Odrabiaj lekcje. Travis, co się dzieje? Jaki głodny Travis. Zjedz coś stąd, nie idź do krowokwiatu, okej? Okay? Lil, też chyba możesz już wstać. Ty jesteś głodna czy coś? Nie, to świetnie, wytrzesz mi te kałuże. Adam dzisiaj idzie do pracy. Ojej, mu brakuje zabawy bardzo. I higieny. To może weźmy sobie kąpiel z bąbelkami, to będziemy mieć dwa w jednym. Z bąbelkami, proszę bardzo. Dziwny pokój Adama po wszystkich przemianach. Okej, wy wychodzicie za godzinę. To bardzo dobrze, tylko czemu? Ty jesteś nieszczęśliwa jeszcze. Higiena. Weź prysznic sobie szybciutko. Trudno, ty nie odrobisz chyba lekcji. Niestety. Lil mi w tej bieliźnie tutaj zmywa. A, też potrzebuję do toalety. Może zdążysz, zanim Natalia zje. Jest taka szansa, spróbuj. No mamy tylko dwie łazienki, niestety. Natalia też bym chciała, żeby zdążyła. Czekaj, nie gadaj z nią, teraz to pójdzie ci szybciej z tym jedzeniem. Co ty tam wycierasz? Aha, bo tam też się zepsuło. W nocy naprawiłam dwie rzeczy takim, wiecie, wymienianiem. Bo nie chciałam marnować na to czasu. Że po prostu musiałam wymienić zmywarkę i musiałam wymienić chyba umywalkę w łazience, bo po prostu woda się lała. Także dlatego teraz to mi zmywa. Dobra, potem wiesz co, zmień strój na codzienny. Nie idź nawet do ogrodu, bo nie chcę zwracać uwagi na ogród. Potem dziewczyny wyjdą, to ty pójdziesz. O, patrzcie, jaka miła. Chciałam, żeby Jenna to zrobiła, ale... Ani... Aha, wzięła. Sama wzięła wszystkie te. Kurde, no nie wiem, czy zdążysz z tym prysznicem. Może zdąży. Dobra. Zmień strój na codzienny. Travis, nie zajmuj teraz łazienki. Co ty chcesz robić? Jak ty się czujesz? Dobrze się czujesz. Też sobie zmień strój na codzienny. Może być jedynka? Zmieniłaś, Lili? Czy ja ci w końcu tego nie wybrałam? Czekaj, kochanie. Codzienny, piątka, obojętnie tak naprawdę. Dobra. Nie wiem, czy Alicja zdążysz odrobić lekcję? Jest szansa, że nie. Bo tutaj widzę kiepsko. A jakby ci Travis pomógł? Byłoby szybciej. Spróbuj Travis pomóc. Natalia na pewno nie zdąży. Chcę, żeby tylko ten prysznic wzięła. Co? Nie pomogła ci kąpiel z bąbelkami? Serio? Dobra, idź pograj w jakąś grę. Nie wiem. Big Blocka. Przed pracą się trochę zrelaksuj, kurde. Kolejna spięta osoba. Dobra. A, powiedz, ty masz znajomych Bartka od Alicji? Nie poznałaś go jeszcze? A Adam? Adam poznał? Też go tu nie widzę. Nie, jest Bartek, okej. Okay. Szósty poziom w grach wideo, gratulacje. Dobra, Natalia wychodzi. Alicja, no już prawie koniec. Może się nie spóźnisz. Dobra, spóźniłaś się, ale masz odrobione lekcje. Dobra, dziewczyny poszły, także... No prawie. Lekcje nie wzięłaś? Patrz, tyle robiłaś zadanie, byś zapomniała. Dobrze, że masz mnie. Dobra. Teraz wam pokażę, co przygotowałam na urodziny dziewczyn.
A Travis, wiesz co? Możesz sobie w międzyczasie... tu jest twoje wyposażenie. Pograć na gitarze. Tylko gdzie jest twoja gitara? Zniknęła mi? Czy jest gdzieś w domu? Zagadka po prostu. Gdzie Travis zostawił swoją gitarę? No tu jej nie widzę. Travis, kiedy zgubiłeś gitarę? To ja nawet nie wiem. Dobra, to rób co chcesz. A ty się dobrze czujesz? Ty idziesz do szkoły. Dobra, ty jesteś głodna już teraz. Nie, nie zjadaj tortu. Dobra, idź, musisz też sobie coś zjeść, a potem chciałabym, żebyś upiekła torty. Dla dziewczyn. Dwa. Bo ja lubię, jak mają osobne. Uważam, że zasługują na osobne torty. Dobra, Travis, wyjątkowo ty nakarmisz Mumu. I pokażę wam, co zrobiłam w ogródku na urodziny dla dziewczyn. Stwierdziłam, że zrobię im przyjęcie w ogrodzie, bo... No taka bardziej... Właśnie teraz jest taka letnio-wiosenna atmosfera, także fajnie by było zrobić imprezę w ogrodzie. I tutaj mamy właśnie taki bar, ten tiki wzięłam, potem go sprzedam, bo on tam tani nie jest, bo 5000 w sumie wydam na te wszystkie rzeczy. Ale właśnie zatrudnię potem tego miksologa i będzie to robił drinki i będzie fajnie. Taki parkiet darczenia jest z kartonów, no bo stwierdziłam, że tutaj taki wybudowany w ogrodzie to by nie pasował, to ten z kartonów tak tematycznie pasował. Najbardziej jest oczywiście, no w sumie nawet dwa źródła dźwięku. Tutaj chciałam postawić właśnie torty, tutaj wziąłam takie małe ognisko, chciałam dać duże, ale nie zmieściłoby mi się tu nigdzie. No i tutaj jest właśnie, żeby podać jedzenie. Taki barek, ten okrągły i tutaj to na czekoladę albo jakąś inną przekąskę. No i jeszcze jedna ławeczka się pojawiła, żeby było gdzie siedzieć. Z tym drzewem, jak się robi wieczór, to wygląda naprawdę super. Mnie się mega podoba, także... O! Patrzcie, rosną owoce, mają plony. A ty masz jakiegoś wyposażenia? Nie masz. Weź... nie ty, bo ty tam jesz, to ty jedz. Zbierz z tego, zobaczymy. Travis, a czemu ty idziesz tak dziwnie? Okej. Okay. Travis zapomniał po raz kolejny, którędy do ogrodu, chociaż już w nim był. Powiedz, ile będzie tych owoców. 5. Okej. Okay. Ale nie, a ty masz 2. Okej, okay, to coraz lepiej. Chciałabym oddać wszystkie Lilianie. Oddałam wszystkie? Masz 7? Powinnaś mieć 7, tak. Ale nie wiem właśnie, czy... to wyzwanie się nie skończyło, powiem wam. Mogło się już skończyć. Także nie wiem. Chyba nie zdążymy z tymi doniczkami, trudno. Travis? Zajmijmy się też czymś pożytecznym. Może Travis upiecze jeden tort? Jakie ty masz zdolności z gotowaniu? Chyba nie było aż tak źle, co? W pieczeniu gorzej, ale gotowanie ma na 7, a pieczenie na 1. Ale torty są jakby w gotowaniu. To mógłby Travis zrobić jeden, a Lil drugi. Tylko chciałam taki ładny, nie czekoladowy, tylko chciałam zrobić jeden właśnie ten... Właśnie truskawkowy, a drugi ten niebieski. Tak mi się wydaje. Szkoda, że nie ma jakiegoś takiego... takim bardziej... zielonym kolorze? Takim lukru? Takim pistacjowym, nie? O to mi chodzi. Dobra, spróbujesz zrobić ten tort. A Lil spróbuje zrobić drugi. Gdzie jest ten różowy? Serowa oczyska. Brzmi smacznie. O, ty spróbujesz zrobić ten. Chociaż nie wiem, czy się zmieścicie tutaj razem. Że będziecie mogli w jednym czasie je piec. Ale torty dla dziewczyn muszą być. Dzisiaj ostatni dzień w szkole. Także może nawet ty się poobijasz. Albo dam, żebyś zdobyła przyjaciół. O, i ty też. Po prostu takie ostatnie rozmowy z przyjaciółmi. Przed końcem szkoły. No, o! Szykuję się do pracy. Dobra, w pojedynkę dzisiaj. Bo dzisiaj chcę się skupić na dziewczynach, także... Adam, dasz radę sam. Dzisiaj dasz radę sam, najwyżej nawet wcześniej wrócisz. Jakbyś miał nie zdążyć na urodziny.
Czy ty znasz Bartka? Czy ktoś z was zna Bartka? Kurde, no nie poznaliście go. Kiedyś im przeszkodziłeś chyba w łazience nawet. W tym, w Windenburgu. Gdzieś tam była taka dziwna sytuacja. Ale nie masz go znajomych, no. Okej, Adam poszedł do pracy. Aha, patrzcie, nawet synchronicznie Travis już w piekarniku. Lilianna tam robi swoje sztuczki dziwne. Jej, Travis ma nowy poziom gotowania. Pięknie. I teraz jak tutaj dodam świeczki, to nikt nie zje, tak? Dodasz świeczki. Okej. Okay. Nie jedz go. Pięknie. I mogę ze świeczkami do lodówki? Coś jeszcze mogę tu zrobić? Z wybór lukru, coś tam. To nie, to nie, ciebie nie chcę. Tobie nie chcę urodzin robić. Travis upiekł tort. Super. Może zrobiłbyś jakieś, nie wiem, rzeźby na pamiątki albo meble. Co to możesz zrobić? Lustro. Rustykalny wygląd. To raczej nie. Zastanawiałam się, czy mógłbyś zrobić jakieś figurki dziewczyną na pamiątkę. Tak, instrument. Możesz gitarę zrobić. Smoka, królika, drwala, blok do noży. Co najbardziej, wydaje mi się, że królik byłby najsłodszy. Mógłbyś zrobić takie dwa pamiątkowe króliczki. Spróbuj! Ale idź już! No. Ale cię dziwnie ścięło. Masakra. Dobra. Przynajmniej patrz, twój mąż stanął na wysokości zadania i upiekł tort. Nie musisz robić dwóch. Także jest postęp. W porównaniu do ostatniego razu. O, jaki ładny! A to coś ci tutaj dostałaś? Aha, z tymi wspaniałymi potrawami. Fajnie. Alicja tam kogoś poznała chyba. Dodasz też świeczki. Będą dwa torty, no. Takie rodzinne urodziny bardziej chciałam im zrobić. No, nie wiem czemu musisz to robić na siedząco, ale pięknie, pięknie. Dobra. Skoro wykonałaś już wszystkie matczyne zadania, to może poćwiczyłabyś sobie właśnie trochę się zrelaksowała twoje ćwiczenia na macie. Robisz tego króliczka? Zdążysz zrobić dwa? Lid ostatnio jest trochę poddenerwowana. Jak wiecie, chce wyjechać jutro, żeby sobie trochę odpocząć do granitowych kaskad, oczywiście. No, na razie inne miejsca na wyjazdy nie są za bardzo możliwe. I chce jechać też sama. Także zobaczymy, jak to się potoczy. Travis się oczywiście na to zgodził. Zrobię jeszcze jednego? Zrobię jeszcze jednego królika. No, króliki są takie najbardziej dziewczęce z tego. Adamowi chyba kiedyś właśnie Travis zrobił jakąś figurkę, mi się wydaje, tego smoka, nie? Także dla dziewczyn takie... Gdzie są to? To jest twoje? A, rzeźba królika, a to? Rzeźba słonia. Dobra. Jakoś damy radę. Tu mamy mapę skarbu. Rób tego króliczka. Lilianna się trochę zrelaksuje. Mam nadzieję, że jej to pomoże. O, proszę. Tam Maxa spotka. Oni teraz wszystkich spotykają. A ty jak pracujesz dzisiaj? Może pogadaj teraz ze współpracownikami. Zjadłbyś coś w tej pracy. Wiem, że tam macie jedzenie. Dobra, a ty robisz tego. No i niedługo już będzie przyjęcie, o której oni wracają. O 15. Dobra, to Travis mi zrobi tego królika. Travis, do boju. Zrób ładnego królika. No. Co cię tak z ten? Okej, okay, mamy dwa króliki. Będę jeszcze tego miksologa chciała zatrudnić. Żywieniowiec nie będzie nam w sumie potrzebny. Trochę zabawa i pęcherz. Dobra, zadbałbyś trochę o siebie. To sobie tu skorzystasz i... Pograsz trochę też w grę, bo to ci dobrze zabawę regeneruje. Może nie turniej, tylko jakaś po prostu zwykła gra. Lil się dobrze czuje, tylko higiena jej spada, ale patrzcie, już jest skupiona. Chociaż powiem wam, że jak oglądam w dwójce, jak oni mogli ćwiczyć, oni w sumie chyba nie trzeba było mieć ani żadnego dodatku, ani maty, tylko mogą sobie tak po prostu ćwiczyć jogę. I tam mają takie śmieszne pozycje. Jak oglądacie Barwy Wspomnień, to wiecie, o które mi chodzi. To zawsze lubiłam bardzo.
Tak fajnie na rękach stają. A tu wykonaj sekwencję energii, umysłu, skupienie umysłu. Okej. Okay. Patrzcie, ile one mają już: trójkąty, półksiężyce, psa z głową w dół, okrętu, martwego ciała, deska bokiem i powitania. Dobra. 13 już. Nie, chyba pozwolę jej ten punkt sobie rozwinąć do końca. Nie wiem, który ona ma. Ten poziom wewnętrznej harmonii będzie miała 4. Dużo ma umiejętności zaczętych, ale 3 ma wymasterowane, a Travis ma tylko 2 wymasterowane, ale mógłby mieć programowanie spokojnie na 10, na pewno dałby radę. Okej, okay, Natalia spotka jakiegoś Wolfganga. I ma 4 poziom. Może udzielać podczas oprężania umysłu, a także przybierać pozycję drzewa podczas ćwiczenia. Dobra. Kończysz, moja droga, kończysz. Trzeba się zająć urodzinami. Pokaż mi tylko, jak wygląda to drzewo. Pokaż, jak wygląda drzewo. To jest drzewo? Czy to jest zadowolenie z siebie? To chyba nie jest drzewo. Okej. Okay. Aha. Spoko. Dobra, to teraz myślę, że dam ją na dół. Bo już 14 nie zaraz się za długo kąpała. Ona po prostu weźmie sobie prysznic. Travis, lepiej tutaj z rozrywką. Z towarzystwem kiepsko, ale to zaraz spędzisz trochę czasu z Lily, tak myślę. Myślę, czy mógłbyś jeszcze coś zrobić tak na przyjęcie, ale chyba nie. Chyba nie. Za godzinę dziewczyny wrócą. Wtedy już bym właśnie chciała, żeby trwało. Może spróbuję, żebyś ty zorganizował wydarzenie towarzyskie. No, kliknij mi się. Psikusa przez telefon? Na czym to polega? Nie kojarzę tego wcześniej. Okej, okay, wydarzenie towarzyskie. Najwyżej Bartka tak normalnie zaprosi, bo nie ma go nikt znajomych, no nic na to nie poradzę. Nie przedstawiła go rodzinie. Chciałam taką rodzinną imprezę zrobić. Urodziny oczywiście. Nie upiorne, urodzinowe. Jubilat mogą być. Może być dwóch jubilatów? Może. Goście. No to oczywiście Adam musi być, Lil, Travis. Chciałam jeszcze. Co ty nie znasz? Yuki? Bo ona jest narzeczoną Adama, więc to też tak rodzina jest. No ale widzę to tylko Candy, nie widzę Yuki. Okej. Okay. Najwyżej on Yuki też zaprosi, tak ten. Żywieniowca nie chce, ale chce miksologa. Okej, okay, wynajmę kogoś. Jednego? Jeden wystarczy? Artysta sceniczny nie. Okej, okay, takie coś wystarczy. Nie w muzeum, ja chcę w domu. Chcę w domu. Nie chcę w parku. Rezydencja Wrzos, no. Wagarowanie spowoduje. Nie idźcie na wagary. Adam cię opuści pracę. Trudno, że szefowi się nie spodoba. Okej, okay. Adam wrócił. Okej, okay, spotkał Agatę. Adam, mógłbyś zaprosić tutaj. Zaprosić do spędzenia czasu na tej. Mogę dwie osoby na raz? Mogę. Yuki i Bartka. Dziewczyny zaraz wrócą przecież ze szkoły. Kurde, bo to przyjęcie się tak od razu zaczyna. Nie, ale to wszyscy przygotują wszystko. Zanim ten. Ty jeszcze jesteś pod prysznicem. Bartek jest zajęty. A no, bo on jest w szkole. Dobra. Podaj jedzenie. Dobra, podasz wszystko, co tam. A nie, bo tu. Nie, czekaj. Tutaj zrobimy, że będę pełnił fontannę. Czekoladą. A musem jabłkowym to czemu nie można? A, bo trzeci poziom miksologii. I tutaj podasz wszystko, a tu będzie tylko czekolada. Będzie fajnie. Jejku, jakiemu biednemu towarzystwa brakuje. Co ty się ubrałaś, kochanie? Dobra, może być.
Przytul Travisa. Rozmawiałaś o zielarstwie? Nie. Chciałam, żebyś go przytuliła. Romantyczne, obejmij. Dobra, Adam, wróciłeś? Yuki przyjdzie? Super. Wyjście ślub. Nie na urodzinach dziewczynek. Jakiś hermetyczny dowcip sobie z nią opowiedz. Dziewczynki zaraz wrócą. Także spoko. My w tym czasie możemy jeszcze naszykować torty. To w sumie niech sobie czas leci. Oni za 15 minut wrócą. Jakoś oni to ogarną. Mumu nawet jest na imprezie. Tu jeden niebieski tort, ale to jest malutkie przy tym. Nie wiem, czy można zdmuchnąć tutaj świeczki z takiego. Mam nadzieję, że można. Jak nie, to będę musiała kupić inne. A jak ty potrzebujesz jeszcze do toalety? Sobie skorzystasz. Nie transformuj dzisiaj niczego. Okej. Okay. Wróciły dziewczyny. Gdzie jesteście? Okej. Okay. Przybierzesz się w coś bardziej... takiego... z krótkim rękawkiem? Takiego bardziej na lato. A możecie... Nie byłyście nigdy siamskimi bliźniaczkami. Nie, no to jakie bagi mnie po prostu wieją. Laski! Rozdzielić się! No! Okej, okay. Przełomu dokonał, ale czemu one tu utknęły? Natalia, podejdź tu. No podejdź tu! Przebierzesz się? Alicja? W czwórkę masz tam coś z takim krótszym tym? Nie. A tu? Natalia ma taki styl na lato. Ja nie wiem, czy ty w ogóle masz coś takiego krótkiego. A trójka? Twój ulubiony kurczaczek. Dobra. To zostanę przy dwójce może. Ta kurtka jest całkiem fajna. I chodźcie tutaj razem zobaczyć, jaką super przyjęcie zrobił. A teraz możesz zadzwonić już po Bartka. Taką niespodziankę zrobisz. Okej. Okay. A wy, dziewczyny, zapraszam do ogrodu na wasze urodziny. Podejdźcie sobie tutaj. Okej, okay, zaraz tu będzie. A kto włączył mi klasyczną muzykę? Co wy w ogóle robicie? Czemu idziesz na komputer? Nie. Nie, nie idźcie nigdzie. Please. A mogę zrobić, żeby zablokuj drzwi dla wszystkich z wyjątkiem domowników. I to też. I nie będzie nikt mi się szlejał po domu. O. Będą wszyscy w ogrodzie. A domowników mogę kontrolować, więc będzie good. Lil, nakarm go, żeby nikogo nie zeżarł. I tutaj zmienimy... stację? Okej. Okay. Muzyka ogrodowa. Jej! Ale kolory są z tego rosnowocu. To jest muzyka ogrodowa? No mam nadzieję, że wam się podoba. Musimy jeszcze poczekać na Bartka. Aha, tu jest. Możesz go jakoś zawołać. O, powinien usłyszeć z drugiego końca domu, nie? Bartek, chodź tutaj! Wszystko dzieje się w ogrodzie! Yuki, czy ty możesz wyjść? Kurde. Odblokuj. Bo Yuki nie ma jak wyjść. Idziesz do ogrodu? No i wszyscy ich włażą do domu. Nie mogę. Jesteście niedobrzy. Jesteście niedobrzy. Wszyscy dla mnie. Travis, zostaw ten komputer. Podejdź tutaj. Ja zaraz dla wszystkich zablokuję te drzwi. Możesz Yuki zawołać? Czy nie usłyszę? Nie, chcę, żeby wszyscy wracali do domu. Please. Nie wracajcie do domu. Psujecie mi urodziny. Przynajmniej Bartek tu wrócił. Alicja, weź... Co ty robisz? Przywitaj się z nim. Spróbuj uwieść. Popisz się strojem. Pocałuj w policzek, o. Alicja, nie idź tam na górę, please. Natalia!
Nie słuchają mnie. No, takie ładne urodziny im zrobiłam, a wszyscy po prostu jak debile idą na górę. Już po prostu nie mogę z nimi. Weź, zagadaj do niej. Nie wiem, pochwal ją. Pochwal ją i potem... Travis, kurde! Wiecie co, ja im wyłączę wolną wolę, bo... Chociaż nie chcę tego robić, chcę po prostu drzwi zablokować. Nie mogą wszyscy... Po prostu nie wiem, czymś się tutaj zająć. Weź sobie, kurde, truskawkę. A ty, nie wiem, jesteś zmęczony? Trudno, jak jesteś zmęczony, to sobie potańcz. Okej. A wy podejdźcie i rozmawiajcie tutaj. Wtedy wszyscy wyjdą z domu, a ja będę mogła z czystym sumieniem zablokować drzwi. Okej? Nie, idźcie tam, idźcie tam. Lil, czemu ty przechodzisz przez ściany? Że to mają być najlepsze po prostu urodziny ever. Super. Zablokuj dla wszystkich. Blokuję wam dopiero po urodzinach. Macie siedzieć w ogrodzie. Zablokuj dla wszystkich. No. Teraz nikt nie wejdzie do tego zakazanego domu, macie się bawić tutaj. Dobra. Z racji, że już jest 16, proponuję zacząć od zdmuchnięcia tortu. Okej. Chcesz ten niebieski? Dobrze, to już ma ten niebieski. Impreza. Wypowiedz życzenie. O. Chodźcie wszyscy oglądać. Będziecie oglądać? Jej! Szkoda, że nie zmieniła się za bardzo. Okej, okay. Została usunięta z klubu Populars. Zmieniła grupę wieką i dla niej mi się wylosowała cecha... dobra. Także Natalia została dobra. Zresztą i tak sama chciałam ją wypisać z tego klubu. Myślę, że trochę już zmądrzała. W ogóle trochę się zmieniła za bardzo, żeby być w takim klubie. I teraz Alicja. Zdmuchnij świeczki. Albo nie, nie, nie. Weź też wypowiedz życzenie. Wypowiedz życzenie. No. Chodź, wypowiedz życzenie. Koniec z tymi selfiekami. Idź, wypowiedz życzenie. Potem będziecie mogły pić fajne drinki. W ogóle. Jej! Stała się młodą dorosłą. No, a gdzie twoja cecha? No. I jej cechą, która mi się wylosowała, jest cecha związana z jedzeniem. Myślę, że może Poli trochę to odziedziczyła. Gdzie to jest? Nie snopka. Czekajcie, gdzie jest ta cecha? Tu, pierwsza, smakoszka. Także została smakoszką. Teraz jest głodna, więc może... zawołaj na posiłek wszystkich. Natalia! Co rodzina wrzosów ma z tym podpalaniem się? Tego nie rozumiem. Ale spójrzcie, jak ładnie jest w tym ogrodzie. Mnie się podoba. Jest bar. Jest cała rodzina. Adam tańczy. Fajnie. Okej. Okay. Chcesz do toalety? No to kiepsko, ci powiem. Bo nie możesz iść do toalety, bo zablokowałam. Możesz iść w krzaczek. Pozwolę ci wyjątkowo. Może nikt nie zauważy. Wszyscy jedzą tort? Chyba tak. Tylko niektórzy jedzą przy barze. A tutaj, kurde, przez te owoce nie może nikt siedzieć. Ja tak chciałam taką fajną ozdobę zrobić. A tu proszę. Same przeszkody. Idziesz li w krzaki? Aż tak naokoło idzie, patrzcie, żeby nikt się nie zorientował. Nikt się nie skapnie. Zobaczysz. No, rozgląda się. Jak zablokowali drzwi do domu. Możesz tu tańczyć pojedynek taneczny. No, zróbcie pojedynek taneczny z siostrą.
Nie wiem, co z tego wyjdzie, ale spróbujcie. Może zabawa wam podskoczy. Weź pojedynek taneczny. O nie, Yuki musi iść. Ja chciałam, żeby ten Adam z nią potańczył. Ale trudno, jak musi, to musi. Okej, idą na pojedynek taneczny. Lil wróciła. Możecie oglądać albo coś takiego? Macie porę dotyczących umysłu. Rozmawiaj o świętowaniu. Podejdź tutaj. Graj na instrumentach. Zobaczymy, kto lepiej tańczy. Jestem ciekawa. Lil, zasłaniasz! A, oglądają wszyscy. Aczkolwiek sposób, w którym ogląda to Travis i Bartek, jest bardzo dziwny. Adam nawet nie ogląda. Okej. Okay. Oj! Chciałam powiedzieć, że Alicja sobie dobrze radzi. No, Natalia. Natalii też coś w plecach strzeliło. A teraz jej dobrze idzie. Woohoo! Adam, czemu nie oglądasz? Nie no, fajnie, dziewczyny sobie radzą. Ty tańczysz cały czas, rozumiem. Aha, bo ty niby tańczysz na parkiecie. Ale ja nie wyłączyłam wam wolnej woli chyba. Czy wyłączyłam? Nie, nie wyłączyłam, bo byście tak nie chodzili. No, jest pełna. Także nie wiem, nie wiem. Krzak teraz śmierdzi niestety. Skończyłyście pojedynek? Travis miał małe towarzystwo. Weź tańcz. I ty też tańcz. I ty też tańcz. I ty też. A nie, ty chcesz sobie coś zjeść. Dobra. Tańczą. Chciałam, żeby z Bartkiem spędziła trochę czasu. Zróbcie sobie zdjęcie na twoich urodzinach na przykład. Adam, mam wrażenie, że ty cały czas coś jesz. Ale spoko. O, musi iść. To szkoda. Kurczę, przez ten rosnowoc... A zdjęcie jeszcze sobie zrobią. Oj, ładnie. Miała to w pragnieniach nawet. Oj, teraz Bartek jeszcze, a to jeszcze do mojego telefonu. Jakie to słodkie było. Ile jeszcze zrobi się tych selfie? A czy oni się zacięli z tymi selfie? A możecie... Patrzcie, on jeszcze nie poszedł. Dowcip o kaczkach mu opowiedz. O, Lil zaraz awansuje na lepszy taniec. Popisuj się tańcem. Szalone ramiona. Aczkolwiek nie wiem, co z tego wyjdzie. Chciałam spróbować. No, tylko mamusia, nie zrób wstydu. Travis, musisz zejść, chcę się popisać. Nie, Lil, lepiej nie, wiesz co, lepiej nie rób dziewczynką siary. Przecież nie zrobię im wstydu. Patrzcie, jak umiem super tańczyć, ha. Myślicie, że w moim wieku to już nie można? Dobrze jej poszło. Mamo, weź już zejdź. A ty? Aha, ty mi na ławce śpisz. Dobra, z tego, że już impreza się skończyła, to odblokuję im te drzwi. Odblokuj. Odblokuj i te... No, te są wyjściowe. Dobra. Już są odblokowane. Proszę, możecie iść się wałęsać po domu. Adam, nie rób wstydu, idź spać do łóżka normalnie. Nie do tego! Do swojego łóżka. Idź, śpi, już śpi. Widzę, że dziewczyny też już zmęczone. Ktoś korzystał w ogóle z tego baru. No, przed wyjazdem to wszystko sprzedam. Nie chcesz... Aha, wy sobie tu gadacie. Ja chciałam, żebyś też jest bardzo zmęczona. Pożegnaj się z nim. Przepraszam. Co to było? Było coś z taką kulą. Ja chciałam się pożegnać. Możesz go objąć? Aha, rozmowa w stylach tańca. I wyproś, to będzie takie... Mam nadzieję, że to będzie miłe. Dobra, idź już spać. Inne rzeczy nadrobisz sobie jutro. Jeszcze w
tym pokoju wspólnym spędzicie noc, nic wam nie będzie. A ty co, też chcesz iść spać? Okej, dziewczyny są śpiące, widzę. A Lily i Travis? A... Co to ryzykowne pytanie. Okej, musi już iść. Dobrze. No to pa. A kto to wszystko posprząta, ja się pytam? Tylko Lil, Travis i Mumu. Ja chcę, żeby tańczyli razem. Nie ma tańcz razem? A jak ty zaczniesz tańczyć na przykład, to Travis może dołączyć? Czemu nie ma tańcz razem? Popisuj się tańcem, rozmawiaj tutaj. Pojedynku nie chcę robić. Kto ci dzwoni o tej porze? W barze jest wieczór duchów? Myślę, że on śpi i nie słyszy. Ale nie, ciekawa inicjatywa. Dobra. Mogę sprzedać ten parkiet? Mogę sprzedać go? Okej. Sprzedaj. Dobra. Chciałam sprawdzić, czy teraz będą mogli normalnie tańczyć. Tak razem. Czemu nie widzę tańcz razem? Tańcz. Nie! Travis, czekaj. Ja chciałam... O, tańcz z... Chciałam zobaczyć, jak tańczą z Mumu. Czy to nie jest słodkie? Travis, chodź, chodź. Ale chciałam tak, żeby razem tańczyli. Wiecie, w parze. Przecież to nie jest słodkie. Moim zdaniem jest. Oni i Mumu. Dobra, będę już kończyć ten odcinek. Już tak długo nagrywam. Oni zaraz pójdą spać, ale niech sobie jeszcze chwilę potańczą. A potem od razu idą spać. Jak im się znudzi, to i wyślę spać. Także mam nadzieję, że podoba wam się ten odcinek. Jutro Lil wybiera się na wycieczkę. O, słodko razem tańczą. W obsikanym krzaku raczej Barbara to nie jest dobry pomysł. Dobra, także mam nadzieję, że podoba wam się ten odcinek. Natalia i Alicja są już dorosłe, jak wszystkie dzieci wrzosów. W następnym odcinku Lil wyjedzie do granitowych kaskad samotnie. Zobaczymy, jak to się potoczy. Mam nadzieję, że miło wam się oglądało. Do zobaczenia w kolejnych. Buziaki i pa, pa. Travis już poszedł. To Lil też zaraz pójdzie. Pa!